Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, portal Za Ciosem. Spełniam kolejne dziennikarskie marzenie. Rozmowa z Marcinem Różalem Różalskim. Witam i na początku witam, dzień dobry. Chciałem powiedzieć jedno. Szacunek za podejście do zwierząt, ratowanie ich, naprawdę to jest godne podziwu. Ja sam jestem miłośnikiem zwierząt, także czapki z głów. Marcin, jutro gala Striking, wracasz do walk. Czekaliśmy na to długo jako fani sportu walki. Nie, wracam do startów, bo z walk nigdy nie zrezygnowałem. Można było tam sobie gdzieś między wierszami to wyczytać, tak? No bo każdy ma tam jakieś chwile, jak powiem, jakiegoś takiego, wie, zniechęcenia i zwątpienia w cały ten syf, jaki jest niestety, ale no z walk nigdy nie zrezygnowałem, po prostu nie było okazji startowania. Jest jutro gala Striking, walka w czterouncjowych rękawicach, zasady K1. Walczysz z pięściarzem, który miał walkę mistrzostwa świata z samym Władimirem Kliczko. Wielki, postawny chłop. Ja to określam tą walkę bijatyka, znaczy pojedynek sportowy dwóch ludzi, którzy nie potrafią żyć bez walki. Wiesz co, tutaj trzeba spojrzeć na coś innego. Jesteśmy takimi typami, którzy nie idą może w zgodzie ze stereotypami, jakie są wszech i wobec takie promowane, że ludzie nam układają życie, że ludzie mówią, że jesteśmy na coś za starzy, że ludzie będą nam dyktować, co my mamy robić, kończ was wstydu, oszczędź i tak dalej. Kim są ci, którzy chcą mi układać życie? Czy ja komukolwiek układam życie? Czy ja komukolwiek patrzę do talerza, co za przeproszeniem, czy ja komukolwiek mówię, tak jakbym tobie powiedział, ty stary, nie rób tych wywiadów, bo się nie nadajesz. Robisz wywiady, bo lubisz, bo ludzie chcą z tobą rozmawiać. Także wiesz, to jest tylko, że to widzisz, tutaj mamy, dotykamy tylko tego aspektu naszego walki, tak? Ale to jest wszech i wobec dostępny i to jest słabe. Mariusz walczy, Mariusz jest nawet bardziej aktywnym walczącym zawodnikiem ode mnie, bo ja około 2 lat nie walczyłem, Mariusz stoczył chyba 3 walki bodajże w tym czasie. No i co? No i fajnie. No Mariusz był pretendentem do walki o mistrzostwo świata w boksie z Kliczkiem. Bardzo mu kibicowałem. To normalne, bo fajnie byłoby, jakby Polak był mistrzem tego sportu. No nie wyszło. No i teraz ja będę miał przyjemność z Mariuszem skrzyżować ręce i nogi tym razem. Marcin, to nie będzie chyba tylko jednorazowy powrót do startu w twoim wykonaniu i będziemy mogli cię oglądać już teraz częściej. Bardzo bym chciał, tylko tu wiesz, tu jest czasami tak, że człowiek trochę się może nieraz nie tyle za bardzo rozpędzi, co wiesz, czasami trzeba trochę przekalkulować, wiesz, ja bardzo bym chciał, żeby to nie był mój, wiesz, pojedynczy występ, tylko żeby to gdzieś dalej się, wiesz, mogło toczyć dalej, tylko że wiesz, ja mam 46 lat, nie, i to jest tak, czasami tak, wiesz, człowiek sobie przyzwyczaił, wiesz, ogląda cię człowiek, wiesz, od dzieciaka. I wiesz, i tak, wiesz, bardzo bym chciał. Zobaczymy, mówię, jak to wszystko się poukłada, jak to wszystko się poklei, ale no tak, wiesz, wszedłem znów na jakieś tam, na tą chwilę wyżyny swoich możliwości, tak? Przekroczyłem znów jakieś granice, przekroczyłem znów jakieś bariery i teraz, jeżeli już wkręciłem się w takie tempo, w takie przedziały, to bardzo bym nie chciał tego stracić, tak? Chciałem to dalej trzymać, kontynuować. Zobaczymy, na ile mi pozwoli to wszystko, tak? No bo mówię, z naturą jeszcze nikt nie wygrał. No trochę można oszukiwać, ale w pewnym momencie się do ciebie odezwie i będzie chciała odebrać co swoje, a ja już akurat miałem tego przykład 4 lata temu. Ja wiem, oglądając tą też reportaże właśnie, jak kiedyś mówiłeś, to, że nie korzystajesz z żadnych fizjoterapeutów, lekarzy, to tamtej, że Maciek Kawulski namówił cię, żebyś odwiedził i że wtedy poczułeś taką drugą młodość. Znaczy wiesz co, tu mówimy teraz akurat o fizjoterapii, ja mówię tutaj o tym, jak wpakowałem się w największe szambo, jak popsułem sobie bebechy, przez to wpakowałem się w psychotropię nasenne. Także wiesz, tutaj to była najgorsza kara, jaką doznałem w życiu za moją nonszalancję sportową, wiesz, za to, że chciałem cały czas szybciej, mocniej, więcej, dalej. Nie było regeneracji. Nie było regeneracji, nie było, wiesz, no i musiałem zapłacić swoje i wiesz, no i to jest tak, jak każdy ma swoje demony, o których można zapomnieć, można je w jakikolwiek sposób pokonać, ale one będą zawsze.
Jutro wiemy, że na galę przyjeżdża Artur Szpilka, być może będzie też Michał Materla. Ja to się tak mówię, że trzech muszkieterów, Róża, ale Materla i Szpila, wytrzymacie się zawsze razem. Będzie jutro któryś z chłopaków u Ciebie w narożniku przyjedzie, czy raczej będą tutaj spod ringu, ale nie w narożniku kibicowym? To znaczy, wiesz co, na pewno ja jestem takim, każdy ma swoje jakieś tam schematy, tak? Ja jestem zawodnikiem, który raczej lubi przed walką się wyciszać, lubi przed walką ciszę, spokój, nie lubię za dużego tłumu. Na pewno Michał Materla będzie ze mną w szatni, bo już tak się z Michałem dogadywaliśmy. A do narożnika, no to wiesz, schodzi, no to wychodzi się z ludźmi, którzy wiesz, którzy cały czas z tobą działają. Jak Michał będzie chciał sobie wyjść do narożnika, no to przecież zawsze będzie mógł tam sobie wyjść. Gdzieś z boku kucnąć, no wiesz, paradoksalnie jak już jesteś w klatce, w ringu, to teraz kwestia jest tylko tego, jak ty współpracujesz z narożnikiem i żeby ludzie, którzy są z tobą w narożniku, też wiedzieli, kto, można powiedzieć, jest tym dyrygentem i kto jest za co odpowiedzialny, bo jak każdy będzie krzyczał swoje, wiesz, on może zwrócić uwagę temu, który krzyczy, tak? Także no myślę, że wszystko będzie na pewno poukładane. Marcin, jak ci się wracało zawsze po takiej dłuższej przerwie do klatki, do ringu? Odczuwałeś, że rzeczy raczej u ciebie to nie istnieje i wchodzisz po prostu jak ryba do wody? Różnie. Tutaj to ciężko mi jest to powiedzieć, bo było tak, że nie było to jakiegoś tam wielkiego wow, bo mówię, cały czas jestem w treningu, tak? U mnie nie było nigdy czegoś takiego w czasie trenowania, że lampa ci zgasła, kumpel. Kamera się nagrywa, okay. Tak, tylko na lampę. Nigdy nie było czegoś takiego, że u mnie zaczyna się lub kończy coś takiego jak okres sparingowy. To też było złe, no bo przez to się człowiek niszczył, wyniszczał i tak dalej. Cały czas te sparingi były mocniejsze, słabsze. Ja jeździłem gdzieś tam na sparingi, do mnie przyjeżdżali zawodnicy. Także wiesz, nie było czegoś takiego, że ja wchodziłem do tej walki po dłuższej przerwie bez jakiegoś takiego, kurczę, obicia, można powiedzieć, tak? Normalne, że wiesz, że ring rządzi się swoimi prawami, bo jednak wiesz, stres jaki towarzyszy nam w sparingach, a stres jaki nam towarzyszy przy walce, to jest całkowicie co innego. Wiesz, głupotą jest to, co ludzie mówią, że wiesz, tylko głupi się nie boli. To nie chodzi o strach, to chodzi o stres. A stres towarzyszy nam w każdej dziedzinie życia. Wiesz, my jesteśmy z Mariuszem zawodnikami wiekowymi, tak? I to trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy. Jesteśmy bliżej, znaczy inaczej. Ja mam zawsze takie powiedzenie, że jeżeli do 40, do 5, czyli na przykład do 15, 25, no to jesteś przed. Ale 45 i po to już jesteś, wiesz, chodzi, bliżej tego drugiego, tak? Na przykład 45, no to jestem po 40. Znaczy, na przykład 43 jestem po 40, a 45 jestem przed 50. I to jest moje takie skojarzenie. Także wiesz, tutaj na pewno dwóch zawodników ambitnych, na dwóch zawodników, którzy walczą całe życie, dwóch zawodników, którym w życiu udało się naprawdę stoczyć tych walk, bo każdy chce z nas wygrać, każdy chce wypaść z nas tak najlepiej, no bo raczej no, nie chce nikt sobie, wiesz, plamić rekordu na tą przegraną, ale no tak będzie, jeden z nas przegra. I wiesz, i tu chodzi tylko, żeby ten stres jakoś przetegować, przepalić go, dobrze wejść w walkę, a reszta to już jest, wiesz, reszta to już, tak jak ja, wiesz, że jest to gdzieś tam zapisane, to jest to tylko odsłonięcie kart. Marcin, tutaj Mariusz powiedział takie coś, że ta walka nie wydaje mu się, żeby wyszła poza pierwszą rundę i to dwa razy w wywiadzie mi to powiedział, że jest 100% przekonany, że albo on upadnie, albo ty i to się skończy w pierwszej rundzie. Bardzo bym tak chciał, bo im wiesz, to jest tak jak powiedzenie, im więcej krwi i potu na treningu, tym mniej w walce. No ja wylałem naprawdę hektolitry potu, musiałem wejść na jakieś nowe wyżyny, tak, nowe jakieś, wiesz, progi. Udało mi się to, uważam, fajnie to wszystko, wiesz, też to nie jest moja pycha czy próżność, tylko to jest no, cyfry, prawda? Cyfry, które pokazują jakieś tam, wiesz, te przedziały progowe, zawodnicy, z którymi sparuję, z którymi cały czas pracuję, czyli też mam porównanie. A wiesz, no kurczę, no męczyć się, to o to chodzi w walce, żeby walkę sobie ułatwiać, a nie utrudniać, prawda? Dokładnie tak. Marcin, zapytam cię o taką jedną kwestię. Byłeś kiedyś zawodnikiem KSW, jak teraz dokładnie wiemy. KSW miał robić galę w Czechach, ona przenosi się ostatecznie do Gliwic. Jedni mówią, że to jest przez to, że po prostu no, w Ostrawie była teraz ta powódź i tak dalej. Drudzy znowu mówią, że ta gala się w ogóle nie sprzedawała. Czy uważasz, że częstotliwość gal KSW jest zbyt duża, czy jest tam inny jakiś problem? Uważam, że to jest dwa w jednym. Jeżeli jest tam zniszczenia popowodziowe,
to i w ten sposób się gala nie sprzedała. To wiesz, to nie ma tu szukać sensacji, że się gala nie sprzedała, bo jeżeli obszar jest nawiedzony tragedią, jaką i w Polsce jest wielka na południu Polski, jaką powódź spowodowała, no to ciężko, żeby teraz ludzie myśleli o chodzeniu na galę, kupowaniu biletów i tak dalej, a nie o odbudowywaniu dobytków, czy wiesz, nawet gromadzeniu pieniędzy na jakieś tam, wiesz, bo za chwilę zima. Także tu ja uważam, że nie sensacja. Jeżeli chodzi o częstotliwości gal, wiesz, ja miałem akurat fajnie, bo ja walczyłem w okresie, gdy tych gal było 4-5 w roku. Prestiżowe wtedy, tak? I wiesz co, i tu chodzi może, prestiżowa to jest raz, ale też tu chodzi o to, że te gale to była historia. Przed każdą galą, wiesz, mega zapowiedzi, tak, jakieś historie, trailery i tak dalej, które, wiesz, naprawdę były fajnym takim elementem. A teraz te gale są z automatu. Fajne jest tym to, że bardzo dużo zawodników może walczyć. Tak, bardzo dużo zawodników ma szansę spróbowania się, ale na pewno to straciło ten swój smaczek. I dobrze, i źle. Źle, bo mówię, straciło ten swój smaczek. Dobrze, bo mówię, jest promocja więcej zawodników. No i na pewno są dla promotorów i dla wszystkich większe pieniądze, prawda? Jeśli chodzi o galę KSW100, mam praktycznie wszystkich ogłoszonych rywali. Nie ma jeszcze rywala dla Mariusza Podzianowskiego. Jak uważasz, czy Mariusz cały czas do ostatniej chwili jakoś przebierał w tych rywalach, czy jest to czymś innym spowodowane? Ty walczyłeś kiedyś z Mariuszem, wygrałeś ten pojedynek. Wiemy, że tam Mariusz na początku mówi inaczej, że on nie odklepał, chociaż faktycznie jak oglądałem tę walkę, no to odklepanie było. Jako widz, mówię, stwierdzam, było odklepanie, uczciwa wygrana. Mówiłeś też wiele o waszym rewanżu. Nie dostawałeś czasem na KSW100 jakiejś propozycji, żeby ten rewanż z Mańkiem był? To od końca. Rewanżu nie dostałem propozycji na tą galę. Wcześniej gdzieś tam były propozycje może rewanżu, tylko że ja od stadionu przestałem robić MMA. Stadion zrobiłem, jak miałem 39 lat. Mam 7 lat, nie? Kiedy to zleciało, no nie? 7 lat nie robiłem MMA. Miałem tam chwilę epizod MMA, jak byłem na kontrakcie z federacją, która bardziej wylansować się chciała siebie niż mi jako zawodnika, no ale już nieważne. Nawet ostatnio była jakaś rozmowa o tym, że wiesz, że rewanż z Mariuszem. Ja nie mogę proponować Mariuszowi rewanżu, bo ja z Mariuszem wygrałem. To Mariusz powinien chcieć rewanżu. Jeżeli Mariusz by chciał rewanżu, to ja mogę stawiać warunki. Mariusz nie chce tego rewanżu, bo moim warunkiem jest walka w K1. No, ja już nie robię MMA i nie będę robił MMA. Nie jestem w stanie, po prostu. Mam tak zastałe to... Nie chodzi o zdrowie, jak o zdrowie, tylko po prostu mi nie pozwalają moje stawy. To wszystko, mam tak zniszczone po rogowe dwa ciały, to wszystko, że tak dalej. Co do przeciwnika Mariusza, wiesz, tu jest... Teraz nie piję do Mariusza, tak? Nie piję do Mariusza, żeby to zaraz nie było odebrane, że znów się go czepiam. Że się nie lubimy, to nie jest tajemnica. Ale mówię, nie piję tu do Mariusza, mówię tutaj ogólnie. Może Mariusz się do tego zaliczać, może się nie zaliczać, nie wiem, jak on to odbierze. Siedzę w tym całym szambie od dupy strony. Kiedyś to wyglądało w ten sposób. Sytuacja, żebyś to sobie zwizualizował. Ile masz lat? 33. No to mógłbym być twoim ojcem. Słuchaj, siedzę sobie przy stole z kolegami, tak jak teraz, na rynku, coś tam fiszujemy. Jest środa, dostaję telefon. Marcin, jest walka. Kiedy? W sobotę. Gdzie? W Paryżu. Jadę. Koniec. Nie interesowało mnie z kim, nie interesowało mnie za ile. Interesowała się walka. Oczywiście, im walk więcej robisz, twoje nazwisko staje się bardziej, można powiedzieć, takim łakomym kąskiem, które przyciąga oglądających, przyciąga kibiców. Dzięki temu promotorzy zarabiają pieniądze. Stary, ja też chcę zacząć na tym zarabiać, tak? To zarabiasz na tym pieniądze. W pewnym momencie zaczęła się bardzo taka, jak to można powiedzieć, żeby takiego słowa uznać, interesowność i takie cwaniactwo zawodników, jak i promotorów. Z tym nie zawalczę, bo mi zepsuje rekord. Z tym nie zawalczę, bo jest mało atrakcyjny. Z tym nie zawalczę, bo jest za silny. Ten ma za dobre zapasy, tu, ten później, ten to, ten tamto. A później ja na przykład wiem od dupy strony, że zawodnicy tak gadają, jak wybierają sobie przeciwników, bo czasami sam nawet jestem gdzieś w tych rozmowach. Ja później na przykład oglądam z takim zawodnikiem rozmowę na portalu, że tak jak z tobą teraz, jak on mówi, że on jest wojownikiem, on nie przebiera, on weźmie walkę z każdym, nie wybiera. To ja się zastanawiam, ja naprawdę mam jakieś rozdwojenie jaźni, albo déjà vu, mówię. Przecież stary, chwilę temu była inna rozmowa.
wiesz, popsucie rekordu, z tym nie zawalczę, bo chcę się dostać do KFC, do UFC. Takie no bezsensowne gadki. Dużo zawodników wybiera sobie, przebiera. Dużo zawodników na przykład, patrz, jest coś takiego. Ja mam na przykład dwie walki teraz przegrane. Mam przegraną z Joshem Barnettem i mam przegraną z Errolem Zimmermanem. Dlaczego przegrałem? Ja wiem, dlaczego przegrałem. Ja się nie tłumaczę z tych walk. Ja mogę tylko powiedzieć, co było dużym wpływem mojej przegranej, bo głównym powodem moich przegranych walk byli przeciwnicy, bo to oni mnie pokonali. I to jest winą przegranej jest zawsze przeciwnik. Bo to on cię pokonuje. To nie były jakieś nerwki, tylko. Ale wiesz, tak, to jest raz, a dwa wiesz, ale też musisz sobie sam uświadomić, dlaczego tak było, dlaczego on w tym momencie był lepszy. I wiesz, i teraz mam wielkie walki przegrane i walczę z Mariuszem. A jak na przykład, wybić odpukać w topie trzecią, to co, mam się pochlastać i następną wziąć z Ryśkiem pod sklepu? Nie. Jeszcze dobrego zawodnika, bo to już mi już nie chodzi o jakieś, wiesz, mi chodzi o tą adrenalinę, o ten styl życia, o to, że to naprawdę stawia cię w dzisiejszych czasach, gdzie człowiek staje się leniwy, stawia cię pionu, to cię musi ukierunkować. A wiesz, a dużo zawodników z tym nie wezmę, bo przegram i chcą się podbudowywać, także nie wiem, ja uważam, że moje zdanie jest takie, że tak, że Mariusz gdzieś tam przebiera sobie w zawodnikach. Marcin, nie chcę ci już dłużej zawracać głowy. Ja tak jestem tutaj, teraz można powiedzieć, w najlepszym momencie, bo to jest najfajniejszy dzień. Jutro się dopiero zacznie bolero. Jutro się zacznie bolero, ale jeśli mógłbyś tutaj ostatnie słowa do naszych widzów w tym wywiadzie, żeby zakupili tą galę pay-per-view, żeby obejrzeli Striking 3, bo naprawdę warto. Szanowni, przede wszystkim zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że w Polsce bardzo mało oglądacie walk naprawdę fajnych zawodników w K1. Jest kilka gal, które promują ten sport, ale głównie promuje się MMA i patologię. Oglądając galę Striking, naprawdę możecie zobaczyć bardzo fajnych, mocnych, młodych zawodników prezentujących K1 na bardzo wysokim poziomie. I to są zawodnicy, którzy gdyby była taka promocja K1 jak innych sportów, naprawdę świat by u nich usłyszał. Musicie uświadomić sobie tego, że Polska kickboxingiem w każdym wydaniu stała zawsze. Czy to był kickboxing, czy to był kickboxing na zasadach K1, czy to był boks tajski, jest boks tajski. Naprawdę mamy mega zawodników. Tylko dajcie szansę im się pokazać, dlatego kupcie pay-per-view, kibicujcie i bawcie się dobrze. Striking 3, piątek, 11 października, godzina 19, 4 darmowe walki na YouTube, reszta na pay-per-view, no i największy smaczek wieczoru. Marcin Różalski, Mariusz Wach, walka dwóch żywych legend, kupujemy pay-per-view. Marcin, ja ci bardzo dziękuję za wywiad i może jeszcze tak zapytam, mógłbym kiedyś wpaść do Różalando, żeśmy sobie nie pogadali o sporcie, ale o zwierzętach. Nie ma problemu, zapraszam. Bardzo dziękuję i szacunek jeszcze raz. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo. Wszystkich. Dziękuję. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl